Proszę, Michał. Dzień dobry panowie, Michał Pioński, Inter. Ja mam pytanie do Kuby. Kuba, no, przeżywasz wielkie chwile, bo niemal połowę meczów reprezentacji rozegrałeś na Mistrzostwach Świata. Tak? To jest wielka rzecz dla młodego piłkarza, ale z drugiej strony ta końcówka meczu z Argentyną to była dla ciebie trochę bolesna. Czy miałeś dużą burę za to przypadkowe podanie do Lautaro Martineza, bo chłopaki tam Zielu, Bereś nam powiedzieli w szatni, że serce im wtedy stanęło w przyłyku, gdy Lautaro Martinez wyszedł na 100% sytuację. Jak zareagował trener, drużyna na to i jakie są twoje wnioski po tym? Dzień dobry. Na pewno cieszę się z każdej minuty spędzonej na boisku. Co do meczu z Argentyną, tej końcówki, zdawałem sobie sprawę, że popełniłem wielki błąd. Na szczęście miałem jeszcze okazję w końcówce uratować i poprawić trochę sytuację, więc na pewno przemyślałem to podanie, ten mój błąd, więc mogę się skupić tylko na tym, żeby w następnym meczach nie popełnić takiego samego błędu. Dzień dobry, Adrian Melnik, TVN24. Tutaj na końcu jestem, będę miał trzy pytania do Kuby. Kuba, pierwsze pytanie, czy już do was dotarło to, co udało się zrobić po 36 latach? Przede wszystkim dla ciebie debiutancki też turniej na Mundialu w Katarze, czyli wyjście z grupy, no i przede wszystkim ten mecz w niedzielę. To najpierw pierwsze pytanie. Cieszymy się z tego. To był nasz główny cel, żeby wyjść z grupy. Teraz koncentrujemy się na następnym meczu, chcemy grać dalej, więc damy sobie wszystko, żeby dalej grać. Dziękuję. Drugie pytanie właśnie o ten mecz niedzielny. Zapytam, jakbyś mógł scharakteryzować drużynę Francji. Czy już mieliście jakąś odprawę, czy jakieś tutaj wstępne informacje? Trener Czesław Michniewicz, a także sztab się podzielił z wami. Na kogo należy uważać, kto będzie tutaj największym zagrożeniem, jeżeli chodzi o reprezentację Francji? Znaczy każdy wie, jakich zawodników ma reprezentacja Francji, więc każdy sobie zdaje sprawę, że to nie będzie łatwy mecz, że trzeba podejść do tego meczu skoncentrowany, więc dopiero przeanalizujemy sobie, powiemy jakie założenia na mecz i będziemy rozmawiać o meczu. Dziękuję. Ostatnie pytanie. Czy oglądałeś może wczoraj mecz drużyny reprezentacji Niemiec i jak tutaj podzieliście informacyjnie, jeżeli chodzi właśnie o ich odpadnięcie? Czy to był dla ciebie, dla drużyny szok, czy po prostu spodziewaliście się tego, że może się tak zdarzyć, że Japonia właśnie zagra kolejny mecz na sensację, wygrali z Hiszpanią, a wtedy Niemcy odpadają? Dziękuję. I odpadli. Znaczy, no, jest kilka drużyn, które zaskoczyło, które nie wyszło z grupy, więc wydaje mi się, że nie tylko Niemcy są taką drużyną, ale to nie ode mnie zależało, kto wychodzi z tamtej grupy. Mikołaj Kruk, Radio Z, tutaj jestem. Ja do Kamila mam pytanie. Kamil, czy jak będziesz duży, to chcesz być jak Wojtek Szczęsny? Mam na myśli to, że być może na tobie będzie kiedyś spoczywać odpowiedzialność bronienia polskiej bramki, a teraz masz okazję i możliwość, żeby czerpać od Wojtka. Na pewno życzyłbym sobie tego. Ostatnio miałem rozmowę z Wojtkiem Szczęsnym i tak trochę jestem skonsternowany tym i zapytałem go, dlaczego im starszy, tym lepiej gra, więc mam nadzieję, że osiągniemy dobry wynik na tym mundialu, żeby Wojtek miał powód do skończenia kariery reprezentacyjnej z takim super, super turniejem, no bo faktycznie, gdybyśmy odpadli z grupy, no to może jeszcze by wpadł na pomysł, żeby zagrać kolejny. Hello, here, excuse me, a question for French TV, Canal Plus, for older player, please. Could you speak us about Robert Lewandowski, his role on your team, not on the pitch, but in the group, if he speak a lot with you, if he's a model, could you tell us about his behavior with all your teammates in the group, please? Thank you very much. Well, I can tell you that he is our captain, that's his role in our team. No, Robert jest na pewno naszym kapitanem, także to jest jego rola w zespole. No, na pewno wielka persona w naszej drużynie, to jak Kamil powiedział, kapitan i na pewno nikt sobie nie wyobraża reprezentacji Polski na ten moment bez Roberta Lewandowskiego. No, ja nie mam już więcej nic do dodania.
Dzień dobry, Robert Błoński, Przegląd Sportowy. Ja mam pytanie do Kamila, bo Grabary, który pojawił się na mundialu w miejsce kontuzjowanego Bartka Drągowskiego i kiedy już okazało się, że w tej pierwotnej liście ciebie nie ma, że jesteś rezerwowym, bo powiedziałeś duńskim medium, że być może zmienisz na chwilę i będziesz kibicował Danii. Jak skomentujesz to, że Duńczycy odpadli z Mistrzostw Świata szybciej niż Polska i powiedz twoje wrażenia z Mistrzostw Świata dla ciebie młodego chłopaka, który bronił w Mistrzostwach Europy, był jednym z najlepszych wtedy wyróżniających się piłkarzy. Czy to jest gigantyczna przepaść między tymi dwoma turniejami? Dziękuję. To może zacznijmy od tego mniej kontrowersyjnego. Na pewno jest to ogromna przepaść. Zresztą to Euro już było dobrych parę lat temu. Poziom kosmicznie inny, więc myślę, że nie ma co porównywać dwóch imprez. A wracając do pierwszego pytania, zastanawiam się, jak to jest z wypowiadaniem żartów, bo ludzie z reguły mogą wypowiadać żarty i nie uważam, że w takiej sytuacji, w której powiedzmy ja się znalazłem, że przytaczanie słów, żebym zmienił narodowość, to chyba bierzemy pewne sprawy zbyt poważnie i zastanawiam się też, czy dziennikarze tłumaczą te teksty w jakiś taki bardziej skomplikowany sposób niż tylko w Google, bo faktycznie kontekst tego, nie wiem, wydaje mi się, że chyba nie oddaje tego, w jakiej atmosferze był ten wywiad udzielany i z jakim dużym uśmiechem na twarzy, bo był to po prostu żart. I faktycznie łatwo jest wyjąć jedno zdanie z wypowiedzi, a moglibyśmy przytoczyć całą wypowiedź i zauważyć, że przede wszystkim czuję się Polakiem, że kibicuję Polsce, a to, co dodałem jako ostatnie, to był po prostu akapit, z którym się roześmiałem. Ja również nie potraktowałem tej twojej wypowiedzi jako śmiertelnie poważną, że ty nagle zamierzasz zmienić obywatelstwo i być Duńczykiem, tylko po prostu nie mieliśmy okazji zapytać ciebie o tę sytuację wcześniej, dlatego zapytałem teraz. A powiedz mi, rozczarowany jesteś tym, jak Duńczycy zagrali na tym mundialu i że jadą wcześniej od nas? To jest duże, duże rozczarowanie dla nich? Mogę sobie tylko wyobrażać. Też jeszcze wracając, po prostu ciężko, żeby nie kibicować drużynie, w której ma się po prostu trzech czy czterech znajomych, którzy faktycznie reprezentują ten kraj, więc ucinając już to, nie wiem, na pewno są rozczarowani, ale jakoś nie zaprzątam sobie tym głowy. Wydaje mi się, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, w szczególności piłkarze z ławki, żeby pomóc tym, którzy będą grali z Francją, żeby zaprezentowali się jak najlepiej. Hi. Question here. Question in English for French media, Sud-Ouest, for the three of you. What can you tell us about your coach's method? How is he with him on a daily basis? What do you think about his achievements since he took the job in January? Po polsku, tak? No, myślę, że nasz trener jest wspaniałym taktykiem i pokazał to wychodząc z grupy, dosyć ciężkiej grupy i myślę, że na Francję też przygotuje dobry plan i na pewno stworzymy swoje szanse w tym meczu i zagrozimy Francuzom. Dzień dobry, Jacek Kurowski, TVP Sport, tutaj na końcu jestem. Mam pytanie do Roberta i do Kamila, jeśli można. Najpierw może do Roberta, dotyczące pozycji, na której ty grasz. Wiadomo, że najczęściej prawa obrona, ale gdyby była taka konieczność, wiadomo, że Bartek Bereszyński szedł w ostatnim meczu z kontuzją. Czy byłbyś w stanie zagrać też na lewej obronie? Jakbyś się na niej czuł? Wiadomo, że Bartek też nie lubi tam grać, a jednak spisuje się znakomicie. Jak to jest z tobą? No muszę powiedzieć, że bardzo czekam na jakieś minuty na mundialu i nieważne, gdzie mnie trener wystawi, dam z siebie wszystko, a jakie efekty tego będą, no to dowiemy się tak naprawdę po tych minutach. Także nie boję się zagrać na lewej obronie, na prawej, na ataku też. Jak będzie trzeba poszarpać, to poszarpię, chociaż bardzo duża konkurencja na ataku. To prawda. Jeszcze mam pytanie dotyczące zespołów, które tutaj zrobiły niesamowitą niespodziankę. Na pierwszym miejscu myślę, że w tej chwili są Japończycy, którzy poradzili sobie i z Niemcami, i z Hiszpanami.
Co ze stylu Japończyków moglibyśmy przenieść na mecz z Francją? Czy jest coś, co powinniśmy od nich czerpać, od tego zespołu? O Kostaryce nie mówię, bo postawiła się Niemcom rzeczywiście, ale finalnie przegrała i wraca do domu. Do ciebie, Kamil, pytanie. Nie wiem, co możemy przenieść ze stylu Japonii. Myślę, że na pewno wynik byłby najważniejszy do przełożenia. Myślę, że to nie są skoki narciarskie, żeby oceniać styl gry. Tomasz Kowalczyk, Jedynka Polskie Radio. Dzień dobry. Pytanie do Kamila Grabary i do Roberta Gumnego to samo. Macie doświadczenie z młodzieżowej reprezentacji, z eliminowania faworytów, Portugalia, Belgia, Włochy. Jak trener Michniewicz nastawiał was do tych spotkań, że potrafiliście się postawić? Co takiego słyszeliście wtedy i co was niosło do tych sukcesów? Tak jak powiedziałem wcześniej, myślę, że trener na każdego rywala ma swoją taktykę. Wiadomo, gdzieś na dobrych rywali jest to głównie defensywa, ale ta defensywa wygląda na tyle dobrze, że potrafimy eliminować takich rywali, jak wcześniej pan powiedział, Portugalia. Ja akurat nie grałem na Euro, gdzieś choroba mnie przycisnęła, ale teraz mamy przed sobą Francję. Myślę, że trener, tak jak powiedziałem, przygotuje coś fajnego na ten mecz i będziemy próbować w niedzielę sprawić niespodziankę. Wydaje mi się, że trener Michniewicz jest bardzo elastycznym trenerem i czy wymyśli jakieś granie z piątką obrońców, czy z czwórką, czy może ósemką, nie wiem, bez znaczenia. Wydaje mi się, że będziemy maksymalnie przygotowani i tak pewnie opinia twierdzi, że mamy taką, nie wiem, może 1% szans na wyeliminowanie Francji. No i fajnie, nawet jeżeli to jest 1%, to daliśmy sobie 1% więcej niż nie wychodząc z grupy i nie mieć tej szansy. Tomek Włodarczyk, Chemeczyki. Ja mam pytanie do Kuby. Kuba, dużo mówi się o twojej przyszłości potencjalnej, jeśli chodzi o karierę klubową. Czy to na ciebie jakoś wpływa? Czy możesz też powiedzieć cokolwiek o tym nowym kontrakcie, który masz za chwilę dostać? Czy do ciebie już takie informacje, nie wiem, przez menadżerów dotarły? No i najważniejsze, jak ty jako taki świeżak, powiedzmy reprezentacyjny, czujesz się na mundialu, jak to wszystko odbierasz, jak siebie oceniasz też w tym bloku defensywnym, co mógłbyś zrobić lepiej, z czego jesteś zadowolony i tak ogólnie. Znaczy, jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to koncentruję się na tym, co jest tutaj, więc staram się nie myśleć o klubach czy innych sprawach. Jestem skoncentrowany na kadrze, na celach, jakie mamy osiągnąć, więc nie ma w ogóle rozmów na inne tematy. A jeżeli chodzi o drugą sprawę, no to tak jak już powiedziałem, no cieszę się, że dostałem taką szansę, cieszę się, że zdobywam minuty. Na razie myślę o następnych meczach. Nie analizowałem jeszcze do końca, ale na pewno jest dużo rzeczy, które chciałbym poprawić, z których nie jestem zadowolony, ale to na to przyjdzie czas. A może to, z czego jesteś zadowolony na przykład? Znaczy, no takie na pewno są też rzeczy, no ale starałem się jeszcze o tym nie myśleć, więc ze schłodną głową podchodzić do każdego następnego spotkania i myśleć o następnym spotkaniu, co zrobić, żeby było lepiej. Hello, I'm here. I'm Damien from the French TV. And I would like to ask a question to Jakub. You will have, after Messi, you will have to face Mbappé on Sunday. And you play with Kamil Glik, who played with him in Monaco. Did he give you some kind of tips to stop him? And what do you think about the way to stop the French attack, please? O Francji jeszcze nie rozmawialiśmy. Dopiero zaczniemy analizować i z Kamilem nie rozmawiałem jeszcze na ten temat, więc dopiero się przekaże mi na pewno jakieś wskazówki i będziemy mogli porozmawiać o meczu.
question at the back. Hello? Back here. Question for Robert. I'm Neil Barker from SNTV and the Associated Press. Just, you've obviously played your club football in Germany the last few years. I just wondered if you can maybe say in English oder vielleicht auf Deutsch, how much of a surprise it was to see the Germans crash out again in the group stage last night. No na pewno to była gdzieś wielka niespodzianka, odpadnięcie Niemiec w fazie grupowej. Jeszcze w takiej grupie, gdzie na pewno byli może faworytem do wyjścia nawet i z pierwszego miejsca. Jest to dobra drużyna, bardzo doświadczona. Wielu zawodników, no co ja będę mówił o zawodnikach, to są zawodnicy z Champions League stopowych niemieckich, angielskich, włoskich klubów. Także na pewno duża niespodzianka i myślę, że fajnie się będzie wracało do Niemiec z gdzieś klatą wypiętą do przodu, że jednak Polska wyszła z grupy, a Niemcy nie. Dzień dobry, Mateusz Miga, TVP Sport.pl. Do Kuby mam pytanie o końcówkę meczu z Argentyną, bo była bardzo trudna z wielu względów. Trzeba było pilnować wyniku naszego, gdzieś tam nasłuchiwać wieści z drugiego stadionu i też uważać na te żółte kartki. Czy ty grałeś kiedyś w takim szalonym meczu, w takiej trudnej końcówce? Jak sobie z tym radziłeś i z tymi emocjami, które pewnie też w tobie buzowały? Wydaje mi się, że jeszcze nie grałem, ale staraliśmy się myśleć o swoim meczu, bo dopiero pod koniec meczu dostaliśmy tam informację, żeby uważać też na kartki, żeby tych żółtych kartek nie łapać, bo mogą być ważne, więc po meczu się dowiedziałem, jaki jest wynik drugiego spotkania, a tak to się koncentrowałem na tym, że na meczu z Argentyną. Nie miałem chyba sytuacji, żebym myślał o tym, żebym nie faulował i głupiej kartki nie łapał. Także dziękujemy za udział w konferencji. O 16.30 będzie trening Kwadrans otwarty dla mediów. Dziękujemy. Jutro konferencja jest w centrum medialnym o 14.45, a trening też o 16.30 tutaj.